I proszę Państwa, rozpoczynamy retransmisję spotkania z Kra AZS od piątego właśnie seta. Czwarty set zakończył się zwycięstwem AZS-u do 18. Doping jest naprawdę ogłuszający. Akademicy w swoim stałym składzie grają w zielonych koszulkach. Oczywiście goście czarne koszulki, żółte pasy, czarne spodenki. Zagrywka po stronie gości. Nawrocki na zagrywce. Urbanowicz odbiera. Kowalczyk, mocny atak i proszę Państwa, pierwszy punkt. Szczurowski, zagrywka oczywiście po stronie gospodarzy. Atak autowy. Akademicy prowadzą już w tym secie 2-0. Przypominam, że piąty set trwa do 15 punktów. Pierwszy punkt zdobywają tym razem goście i na zagrywce oczywiście Skra Bełchatów. Taki hydroatak zakończony, proszę Państwa, punktem 3-1. Urbanowicz. A tak, proszę Państwa, piękny. I 4-1. O czas poprosił tym razem trener gości. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Akademicy już tu w tej sali przegrywali dziś 1-2. Doprowadzili do remisu w piątym secie. Prowadzą, przypominam, 3-1. Na zagrywce oczywiście Leszek Urbanowicz. Blok podwójny tym razem i akademicy zdobywają czwarty punkt. Ponownie Leszek Urbanowicz, piłka już po stronie gości. Niestety. Szósty punkt zdobywają akademicy. I oczywiście Kowalczyk na zagrywce. I ponownie decyzja tutaj taka troszeczkę kontrowersyjna sędziego. I jak Państwo widzicie, Malicki będzie zagrywał ze strony gości. I udany atak w boisko. Siódmy punkt. Przypominam, proszę Państwa, że ten set jest rozgrywany do 15 punktów. Oj, oj, chyba ty... Tak. Po bloku, proszę Państwa, piłka wychodzi w aut i ponownie Skra na zagrywce. Piąty punkt. Bartodziejski po raz drugi. Urbanowicz odbiera.
Atak Wiśniewskiego, proszę Państwa, piękny atak, nie do wybronienia, 8 punkt dla Akademików. Do 5, proszę Państwa, zmiana stron. Przypominam, w secie 5 prowadzi AZS. I na zagrywce Akademicy. Dobrowolski będzie zagrywcy prowadzą. Malicki na zagrywce. Karwowski odbiera. Mocna piłka to była bita. Urbanowicz atakuje. Udany blok. Niepotrzebnie to było, proszę Państwa. Piłka szła w aut. Ale udany atak tym razem i 9 punkt dla AZS-u. 9-6. AZS prowadzi w secie 5. Awans jest coraz bardziej realny. Wiśniewski oczywiście zagrywał. Atak po bloku. Wybronione ze strony Skry. Tym razem, proszę Państwa, piłka weszła w boisko i 9-7. Jest to naprawdę niewielka przewaga, biorąc pod uwagę, że jest to rozgrywane systemem tiebreaku, bo to jest właśnie tiebreak, 5 set. Urbanowicz. Urbanowicz ponownie, proszę Państwa, i udany atak. Dziesięć do 7 prowadzi AZS w secie 5. Zagrywa właśnie w tej chwili Dobrowolski, ale niestety piłka autowa. 8 punkt, łatwo tracimy, proszę Państwa, te punkty, łatwo, naprawdę. Urbanowicz, Dobrowolski, oj, proszę Państwa. 10-9, AZS prowadzi, a atak nieudanie, atakował oczywiście Karwowski. O czas tym razem prosi trener Stanisław Iwaniak. Przypominam, proszę Państwa, po czterech setach jest remis 2-2, a w piątym prprowadzą gospodarze 10-9. I z powrotem wracamy do gry. Zagrywają goście. Piłka autowa i 11 punkt dla Akademików. Leszek Urbanowicz na zagrywce. Spokojna była to zagrywka, naprawdę. A tak? Niestety. 11-10 prowadzą Akademicy w secie 5. Karwowski po raz drugi. Udany, proszę Państwa. Udany atak, 12 punkt dla AZS-u. 12-10 jest w secie 5. Kowalczyk tym razem na zagrywce. Po stronie gospodarzy. W secie 5 prowadzą Akademicy. Piłka przechodzi na stronę Skry. Malicki będzie zagrywał. Włoski Urbanowi. Jest, proszę Państwa. 13 punkt. Oczywiście Karwowski atakował. 13-11, a na zagrywce Szczurowski. Szybki atak w wykonaniu Skry. 13-12.
Przepraszam bardzo, do 11 oczywiście. Wybroniony tym razem atak akademików. Taki chytry to był strzał. Ale jest, proszę Państwa, Dobrowolski zdobywa dla akademików 14 punkt i w tym momencie piłka meczowa będzie. W tym momencie piłka meczowa, awans jest coraz bardziej realny. Słyszycie Państwo ten oszałamiający doping? Trener gości poprosił o czas. W tej chwili co takiego przekazywać może zawodnik? Oczywiście tuż ma na myśli naszego trenera, pana Iwaniaka. Najważniejsze, proszę Państwa, jest spokój, żeby akademicy teraz spokojnie się zachowali. Wystarczy jeden punkt i całe spotkanie akademicy mogą wygrać 3-2, proszę Państwa, naprawdę niewiele do szczęścia brakuje w tym momencie. To może być, proszę Państwa, naprawdę ostatnie zagranie. Karwowski na zagrywce. Proszę Państwa, Urbanowicz, oj za lekko, nie w ten sposób, jest proszę Państwa, ale jest, to proszę Państwa był atak autowy, akademicy wygrywają tego seta do 12, całe spotkanie 3-2, widzicie Państwo jak się cieszą, w tym momencie AZS jest w serii A pierwszej ligi, proszę zobaczyć, proszę popatrzeć jeszcze przez moment, akademicy przypominam, dziś wygrali tu w Kortowie, 3-2 właśnie ze Skrą. I oczywiście w 5 rozegranych spotkaniach akademicy również wygrali 3-2. Przypominam, u siebie dwukrotnie wygrali, na wyjeździe dwukrotnie przegrali i 5 spotkanie tu dziś wygrali. Proszę Państwa, 3-2. Proszę zobaczyć, jak się cieszą.